Tydzień temu oddałem do parku prasowego Dacia Duster i odebrałem to Sandero. Żona, która jechała ze mną rano Dusterem, a wracała Sandero, nie poznała nawet, że jedziemy innym samochodem. Oba były w tym samym kolorze. Pytanie zatem, czy jeśli nie widać różnicy, to warto dopłacać? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dobiegają u mnie końca 2 tygodnie z Daciami. Najpierw był Duster, teraz Sandero Stepway. I za chwilę do niej przechodzimy. Jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka, czyli Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości, która swą ofertę kieruje również do nas, czyli do kierowców. A wiecie, kiedy przyda Wam się fundacja? Na przykład wtedy, gdy mieliście szkody na pojeździe w okresie ostatnich 3 lat. Jak wynika ze statystyk, ponad 90% takich kosztorysów jest zaniżana i warto sprawdzić, ile pieniędzy można cały czas odzyskać. Tym bardziej, że swoich roszczeń można dochodzić nawet 20 lat wstecz. Towarzystwa zaniżają wartość ubezpieczenia, szczególnie wtedy, gdy nastąpił jakiś uszczerbek na zdrowiu. Albo inna sytuacja, może macie kredyt na przykład samochodowy, to wiedzcie, że prawie 95% takich umów kwalifikuje się do umorzenia wszystkich odsetek, a fundacja wie, jak to zrobić. Albo idźmy dalej, bo może słyszeliście, że można wygrać z bankiem przy kredycie frankowym i tu fundacja przeprowadzi Was przez cały proces. Albo kolejna sytuacja, bo może macie kredyt hipoteczny, ale w złotówkach i tu fundacja bezpłatnie przeanalizuje, czy jest on zgodny z prawem. Dlaczego warto zaufać fundacji? Ponieważ ma już ponad 10-letnie doświadczenie w ochronie konsumentów przed konsekwencjami błędów w umowach finansowych, a pod swoją opieką aktualnie posiada kredyty na ponad 550 milionów złotych. Dlatego po obejrzeniu tego odcinka skontaktuj się z fundacją. Wszystkie namiary masz w opisie do tego filmu. Tym bardziej, że wszystko możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Także walczcie o swoje pieniądze, a my wracamy do Daci. Dobra, i może słowo na temat wstępu do tego filmu i takiego może trochę dziwnego porównania Dustera do Sandero, bo teoretycznie i praktycznie też są to dwa zupełnie różne samochody, więc skąd takie moje słowa? Po pierwsze, taka sytuacja z żoną faktycznie miała miejsce, a po drugie, jest coś takiego. Sandero to jest teoretycznie dużo słabszy samochód niż Duster. Jest mniejszy, ciaśniejszy, tańszy. Ale powiem od razu też coś dziwnego. Dla mnie ten samochód jest jednocześnie fajniejszy. Oczywiście, to w bardzo dużej mierze wynika z tego, że dla mnie im niższy samochód, tym lepszy, a raczej im wyższy, tym gorszy. Mówię o tej całej crossoveryzacji, nie wiem jak to odmienić do słowa SUV, ale ogólnie tego, że wszystko dzisiaj musi być SUV-em, czymś wyższym, wiecie o co chodzi. Ale zanim przejdziemy dalej, poznajcie czym ja w ogóle jadę, co ja dostałem do testu, czyli zaglądamy pod maskę. A pod nią znajdujemy 3-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1 litra. Rozwija on moc 110 koni mechanicznych, a jego maksymalny moment obrotowy to 200 Nm. Jednostka ta rozpędzi Sandero do 180 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie równych 10 sekund. I to są te podstawowe dane techniczne, a teraz przeskakujemy na tył, otwieramy klapę i zaglądamy do bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 328 litrów. Na papierze to nie jest jakaś wartość robiąca ogromne wrażenie, ale moim zdaniem jak na ten segment, w którym mamy Sandero, to jest naprawdę dobrze. Ja tym razem w jakąś bardzo daleką podróż nie pojechałem, aby się zapakować tutaj po dach. I tak 3 razy z 4 tygodni to myślę, że nieźle. Ale ja bagażnik oceniam jako jeden z największych atutów tego samochodu, bo tak jak powiedziałem, w tej klasie jest naprawdę ok. Teraz pytanie, jak jest na kanapie. Siedząc sam za sobą, przypominam, mam 182 cm wzrostu. Nie dotykam nogami do fotela kierowcy, także mamy już za co pochwalić. Podobnie nad głową tego miejsca jest bardzo dużo, mimo że mamy tutaj szyberdach. W ogóle, hello, Dacia z szyberdachem. Kto z Was jeździł czymś takim? Ja już tak. Także nad głową ok, przed nogami też. No i w tym miejscu przeważnie pojawia się test 192-centymetrowca. Ale tym razem nasz automotovlogowy Grzesiek dostał 2 tygodnie bezpłatnego urlopu
ze swojego bezpłatnego etatu i pojechał sobie gdzieś na wakacje. Także tego nie zrobimy i co gorsza nie zrobimy też, a w zasadzie nie nagraliśmy ujęć dynamicznych z jazdy, no bo jednak do tego potrzebna jest mi druga osoba, a w zasadzie 3 osoby i 2 samochody, więc jeśli jakieś pretensje, to Grzesiek. A już poważniej, uważam, że jak na tej wielkości samochód, to w kwestii przestronności tu jest naprawdę dobrze. Jeszcze może z takich podstawowych rzeczy, co to w ogóle jest wersja Stepway? Wersję Stepway od zwykłego Sandero wyróżnia przede wszystkim zwiększony prześwit, nakładki na zderzaki zarówno z przodu, jak i z tyłu, bardzo fajnie wyglądające relingi dachowe i to wszystko razem ma nadać tej wersji w ogromnym cudzysłowie taki offroadowy charakter. Także tego nie jest dużo, zmiany wizualne są na pewno na plus, chociaż ja uważam, że zdecydowanie najważniejszą rzeczą jest ten podniesiony o 4 cm prześwit. Bo to jak na polskie drogi ułatwia nam dojazd, nie wiem, na działkę, wszystkie krawężniki, progi zwalniające i tak dalej. Zwyczajnie się tego nie boimy. Jeśli ja miałbym szukać plusów samochodów podwyższonych, no to właśnie znajduję je w tym miejscu. Dobra, przeskakujemy do przodu i zajmujemy się tym, co wszyscy najbardziej uwielbiają w kwestiach Daci, czyli materiały. Nie będę pukał, bo wiem, że to wszyscy uwielbiacie. Nie wiem w sumie skąd jest to pukanie i czemu ja też czasami zapukam w drzwi, jakby to coś miało zmienić, ale tak już poważnie, po to też jest to pukanie. To, że w jakimś samochodzie materiały są gorszej jakości, co słychać m.in. podczas pukania w te materiały, przekłada się na wyciszenie, na przyjemność przebywania w tym samochodzie, na po prostu użytkowanie auta. I oczywiście zwykłym truizmem jest powiedzenie, że w Daci materiały są średniej jakości, a może gorsze niż u rywali. Jasne, cały czas tak jest. Tylko ja po raz kolejny podkreślam coś takiego, bo jestem pewny, że jest wśród Was jakaś grupa, która wsiadła w Dacie na przykład 5-6 lat temu. Sparzyła się, bo wtedy był dramat i na tej podstawie cały czas wygłasza swoje opinie. A tu się naprawdę bardzo dużo zmieniło. I jasne, cały czas nie jest tak, że to jest samochód, w którym chcecie cały czas przebywać, bo materiały. Ale nie po to jest Dacia. Jest tutaj szaro, smutno, może troszkę rozjaśnia wnętrze, to nie wiem co to jest. Taka ucięta wycieraczka. Nieważne, nie po to są Dacie, ale kiedyś ja w tym samochodzie się umęczyłem. Na samą myśl jechania, nie wiem, nad to morze, to zastanawiałem się, że może pociąg? No dobra, pojadę. A dziś już tak nie jest. Przede wszystkim to wszystko, gwiazdka, nie skrzypi. Normalnie się tego używa. To wszystko jest proste, logiczne, zaraz powiem o klimie. A co znaczy gwiazdka? Nie skrzypi wszystko oprócz tego. To jest uchwyt na telefon, który moim zdaniem w swej prostocie jest genialny. Ja to zawsze w Daciach chwaliłem, w tych Daciach, które to miały, bo zamiast telefon szukać gdzieś tutaj i lata po całym samochodzie, przyczepiacie go w tym miejscu, kapitalna rzecz, tym bardziej, że za nim macie dodatkowe USB. Kupujecie króciutki kabelek i sprawa załatwiona. A druga rzecz do gwiazdki, ja na przykład przy teście Dustera powiedziałem, że w tym samochodzie już nie pachnie źle. Ktoś mógł spytać, co ty w ogóle gadasz, w którym samochodzie pachnie źle. I o ile tutaj, jeśli chodzi o materiały, to jest ok, ale ja mam czasami takie wrażenie, jakbym, nie wiem, czuł tutaj spaliny. To jest dziwne, ja na początku myślałem, że jadę wersją z gazem, a nie jadę. Przyczepię się do tego, bo ja coś takiego czuję, nie wiem czemu. Dobra, to uznajmy za omówione. Zegary są również mega proste, tak jak cały ten samochód, ale przez to są bardzo czytelne. One są analogowe plus taki podstawowy wyświetlacz w środku. Fajnie, że może pokazywać prędkość. Ja na przykład do tego się bardzo przyzwyczaiłem. Jak tego nie mam, to się męczę. Bardzo duży minus za jedną rzecz. Ten komputer obsługujemy tymi przyciskami i te przyciski raz działają, raz nie. A może inaczej, je trzeba bardzo mocno wcisnąć, ale w sumie też nie zawsze zadziałają. Nie wiem czemu tak jest, ale może to jest kwestia tego samochodu, oby, ale jeśli nie, to dziwnie się to obsługuje. Po prostu nie działa za każdym razem, jak to dotkniecie. Ale ogólnie mega proste i myślę, że do tego samochodu idealne. Tak samo mega proste i idealne do każdego samochodu jest sterowanie klimatyzacją. Pokrętło od siły nawiewu, pokrętło od temperatury, pokrętło od tego, skąd ma ta klimatyzacja wiać, czy ten nawiew. Najprostsze, co może być, i ja jestem za tym, aby w każdym aucie wyglądało to w ten sposób. A co do systemu multimedialnego, też się nie będę na tym skupiał. To jest taki czarno-biało-pomarańczowy smartfon. Już to mówiłem przy okazji Dustera. Proste, bardzo szybkie, bardzo mało ustawień, ale te wszystkie najważniejsze, najbardziej potrzebne oczywiście są. Jedna rzecz mnie tutaj zaskoczyła. Ponieważ jak czytam specyfikację tego samochodu, to on ma, to się chyba nazywa, replikacja smartfona. Czytając na nasze, to powinno być Android Auto łamane na CarPlaya.
I czemu powiedziałem, że to jest dziwne? Bo ja próbowałem kilka razy podłączyć, sparować swój telefon. Przez Bluetooth on działał, ale ani razu nie udało mi się tu włączyć Android Auto. Próbowałem z dwoma telefonami. Nie wiem, czy coś jest z tym samochodem, czy coś jest z moimi telefonami, czy z kablem. Nie mam pojęcia. Nie powiem, jak działa Android Auto, bo po prostu się nie połączyłem. Dobra, to nagadałem się, co z tym samochodem, w zasadzie jak stoi. A teraz pogadajmy, jak ten samochód jeździ, bo teoretycznie po to jest samochód. No to tak, samo prowadzenie oczywiście nadal jest bardzo nijakie. To nie jest samochód do szaleństw, to jest myślę oczywiste dla każdego, ale jest jedna rzecz, która w tym samochodzie mnie zachwyciła. Tak, powiem to drugi raz. Dacia, która mnie zachwyciła pod jakimś względem. I to jest chyba ostatnia rzecz, której ja bym się spodziewał po tym samochodzie. Oczywiście, ja mam najmocniejszą wersję. Tylko to nadal jest silnik o pojemności kartonu mleka i ma 3 cylindry. A co chcę powiedzieć? Ten samochód zachwycił mnie dynamiką i zachwycił mnie elastycznością. Ten silnik, a nie ten samochód. Pamiętajcie oczywiście, żeby wszystko, co ja teraz powiem, brać przez pryzmat litrowego silnika. Nie odnośmy tego do samochodów, które mają 200 koni. Ale jak na 110 koni, jak na litrowy silnik, jak na 3 cylindry, to jest chyba najbardziej dynamiczny zestaw w tej kategorii, jaki ja w tej chwili kojarzę. Tym samochodem można jeździć mega dynamicznie, ale do przodu. Ze skręcaniem trochę gorzej. Bo skręcanie... Ten układ kierowniczy jest bardzo, jakby to określić, bardzo lekki. To jest super do miasta, to jest świetne dla osób, które pewnie szukają właśnie takiego samochodu. To wszystko chodzi bardzo lekko, skręcanie, manewrowanie jest bardzo proste, ale to się oczywiście nie utwardza podczas szybszej jazdy, no i wtedy ta szybsza jazda jest taka raczej niepewna. Ale to nie jest samochód do szybszej jazdy, mimo tego, że jest bardzo dynamiczny. Ja nie wiem, czy kupiłbym ten silnik 110 koni ze względu na cenę, później do tego przejdę, ale jeśli już coś takiego wybraliście albo chcecie wybrać, to naprawdę dynamika to jest sztos. Jak na 1.0. Ten silnik ma jeden minus, ale to znowu najbardziej czuć, jak ten samochód stoi, a nie jedzie. I oczywiście chodzi o drgania, które są bardzo często przy 1.0. Najbardziej te drgania czuć, kiedy staniecie na przykład na światłach, silnik się wyłączy, ruszacie, on się włączy, to macie takie wrażenie, jakby pod wami było delikatne trzęsienie ziemi i coś by tutaj zaraz miało wybuchnąć, albo się rozpaść, albo nie wiem co. Start-stop, czy w zasadzie wyłączenie start-stop, to był mój rytuał po wejściu do tego samochodu. Wtedy to trochę niwelujecie, ale nadal stojąc gdzieś na światłach, czuć falowanie obrotów i takie drgania. To jest niefajne. Podczas jazdy tego nie ma. Wyciszenie. Ja tym samochodem w bardzo daleką trasę nie pojechałem, ale oczywiście spróbowałem, jak to jest przy tych 100, 120, 140. Do 100, może do 110 jest naprawdę zaskakująco dobrze. Znowu kieruję to bardziej do tych osób, które Dacią jeździły na przykład 6 lat temu. Wtedy był dramat. Teraz do tych 100-110 jest tutaj naprawdę do przeżycia. Powyżej robi się głośno. 140 to już nawet bardzo głośno. No i jeszcze jedna rzecz, muszę o tym powiedzieć koniecznie. Bo mówię o tym za każdym razem w przypadku Dustera, czyli co? Czyli ta bujanka, karuzela, czy nie wiem jak to nazwać, fotele. Tutaj tego nie ma kompletnie. Te fotele są dużo lepsze. One oczywiście nadal nie mają bardzo dużego trzymania bocznego, ale je mają. Duster nie ma w ogóle. Siedzi mi się tutaj 100 razy lepiej, nie jestem w stanie tego zrozumieć, czemu tak nie jest w Dusterze. Ten samochód, odbiór tego samochodu byłby 1000 razy lepszy, bo fotele to, nie oszukujmy się, jedna z najważniejszych rzeczy w samochodzie. Tu jest naprawdę ok. Oczywiście jak na taki samochód, taki segment, takie pieniądze. W każdym razie nic nie buja i ok. W odróżnieniu od Dustera, Sandero posiada normalne, przyjemne w użytkowaniu klamki. Tunel przed kanapą jest raczej średniej wielkości. No i super, że dywanik po wejściu do samochodu, znowu w odróżnieniu od Dustera, pozostaje tam, gdzie powinien być. No i ostatnie dwie rzeczy. Zawieszenie zdecydowanie ma, nie chcę użyć słowa komfortowy, może powiem miękki charakter. Trochę stuka na poprzecznych nierównościach, ale to jest zdecydowanie samochód z zawieszeniem, które ma miękką charakterystykę. No i rzecz ważniejsza, czyli spalanie. I tutaj znowu zaskoczenie, bo to jest moim zdaniem znowu zaskoczenie na plus i kolejny plus tego auta. Oczywiście nadal 1.0 100 koni, ale jak na dynamikę, jak na warunki, w których jeździłem, to moje wyniki wyglądały w ten sposób. Pod miastem do 5 litrów. Ekspresówka 6, może 6,5. Autostrada 7, 7,5 to był maks, tylko mówię, to jest zmierzone na dystansie kilkudziesięciu kilometrów bez obłożenia pasażerami. Po prostu nie miałem teraz okazji tego zrobić. Ale w mieście, w Warszawie, to prawda, są wakacje. Ale ja nie dobiłem do 7. Bardziej kręciłem się wokół 6,5. I to moim zdaniem jak na samochód, który w żaden sposób nie jest hybrydą,
Nie ma tu niczego związanego z prądem, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Oczywiście dużo dobrego pod tym kątem robi też skrzynia, bo mamy tutaj manual. Dwa słowa o niej. Ja może nie jestem najlepszą osobą do oceniania manuali, bo ja ich nie lubię i rzadko z nimi jeżdżę, ale przyjemności z wrzucania biegów nie ma tutaj żadnej, natomiast nie ma też z tym problemu, a to jest ważne. Ja przez tydzień zahaczyłem jakimś biegiem raz i to jest raczej brak moich umiejętności niż sama kwestia skrzyni. Połączenie sprzęgła ze skrzynią biegów działa tak, że tu, tak jak mówię, nie ma żadnej przyjemności z tego, ale też nie będzie to Was męczyć. Nie ma tu żadnego kangurowania przy ruszaniu, tego typu rzeczy tu nie występują. Może jeszcze dodam, że to jest 6 biegów. Może jeszcze jedną rzecz dodam, bo powiedziałem, że ten silnik jest elastyczny. Jak macie łuk, może nie zakręt taki, gdzie trzeba stanąć, ale łuk taki nawet prawie 90 stopni, to w niego da się wjechać na trójce. Jak chcecie przyspieszyć, powiedzmy jadąc 80 na godzinę na piątce, to nie musicie redukować do, śmiejąc się, dwójki, tylko jedziecie na piątce. Jak na silnik 1.0, to naprawdę jestem pod dużym wrażeniem pod tym kątem. To chyba zrobiło na mnie największe wrażenie w tym aucie. No i dobra, ale zanim do podsumowania, no to poznajmy się już naprawdę blisko z tym samochodem, czyli ile takie casko kosztuje. Aktualny cennik Daci Sandero startuje z poziomu 62 900 zł. Tyle musimy zapłacić za podstawową 90-konną jednostkę. Natomiast Sandero Stepway z tym samym silnikiem to już minimum 70 600 zł. Fani samochodów napędzanych gazem muszą przygotować minimum 74 500 zł i oprócz LPG dostaną też 10 koni mechanicznych więcej, czyli w sumie 100. A jeśli szukacie Sandero ze skrzynią automatyczną, to po pierwsze skazani jesteście na wersję Stepway, a po drugie musicie przygotować minimum 83 000 zł. Prezentowane Sandero z najmocniejszą 110-konną jednostką benzynową występuje tylko i wyłącznie w wersji Stepway. Do tego jest to najwyższa wersja Stepway Extreme i taki samochód to koszt 85 800 zł. I teraz patrzcie, jest delikatny problem. Oczywiście wszystkie samochody mega drożeją, ale jak weźmiecie sobie Sandero w wersji Stepway, weźmiecie ten mocniejszy silnik, doposażycie to wszystko, to pomimo, że w cenniku Daci trochę ciężko się połapać, ja nie wiem, co to jest za moda, coraz więcej producentów to ma, żeby wyrzucać cenniki, i jak chcesz sobie sprawdzić, to sobie konfiguruj samochód. Świetnie. Ciężko to po prostu porównać, ale jeśli cena mojego testowego egzemplarza dobija do 94 tysięcy, to wchodzimy niebezpiecznie na pole, nie wiem, Kia Stonic i jeszcze kilku innych samochodów. I to się robi problem, bo Daci będzie ciężko stanąć do boju z bardziej uznanymi rywalami, jeśli będzie kosztowała tyle samo. Albo ta różnica to będzie 2-3 tysiące. Więc ja z tym konkretnym samochodem, z tym egzemplarzem miałbym pewien problem. Bo ja szukając Daci nadal chciałbym kupić budżetowy samochód, gdzie ja się godzę na różne rzeczy. I te rzeczy rozumiem. Ale znowu, jeśli weźmiecie sobie słabszy silnik, na przykład 1.0 z gazem, wtedy nie 90, tylko 100 koni, troszkę słabsze wyposażenie. Jeśli będziecie w stanie kupić Sandero w okolicach 75 tysięcy, coś takiego, no to już mamy o czym rozmawiać. I bardzo dobrze, że taki samochód jest. I może kończąc i troszkę wracając do tego, jak zacząłem, to będzie dziwne, pewnie wiele osób się zdziwi, ale gdybym ja miał kupić Dustera albo Sandero, to ja wybieram Sandero. Kupiłbym je w troszkę słabszej wersji wyposażeniowej, bo jeśli szukałbym takiego samochodu, to szukałbym pewnych oszczędności i dobrej ceny. I wtedy taki samochód jest na rynku nadal troszkę bezkonkurencyjny. Tyle, że nadal jest tańszy, ale nie jest już tani. Zastanawiałem się ostatnio, jaki samochód pełni dzisiaj funkcję taniowozu, bo nie chcę brzydziej powiedzieć. No i mój wniosek jest taki, że żaden. Nie ma już chyba takiego samochodu. Ale co zrobić, takie czasy. W każdym razie, jak na te czasy, to bardzo dobrze, że mamy nadal taki samochód jak Sandero. Jak chcecie go troszkę przybajerzyć, to Sandero Stepway. A jeśli porwiecie się jeszcze na ten silnik, to nie dość, że ten samochód będzie całkiem dobrej jakości, to będzie jeszcze bardzo dynamiczny. I nie patrzcie na to, co jest na papierze. I to tyle z mojej strony, dzięki za dzisiaj. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym samochodzie. I nie będę dzisiaj prosił o ocenienie tego materiału, tylko podziękuję wszystkim tym, którzy do tej pory to robią. To mi się naprawdę przydaje w pozycjonowaniu filmu, w zdobywaniu nowych samochodów. Także jeszcze raz dzięki. No a jeśli jeszcze kanału nie subskrybujesz, to zrób to teraz. Bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.